Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek The Last of Us, moi kochani. Przygotowałem dla was dzisiaj taki oto sympatyczny zrzucik ekranu. Trochę pobawiłem się również ustawieniami, tym razem zewnętrznie, niekoniecznie w grze. Ten oto bardzo sympatyczny zrzut ekranu również przygotowałem dla was. Możecie sobie go zobaczyć, mam nadzieję, że w pionie. I wygląda on mniej więcej tak. I tam oczywiście w tle wiksuje się jakaś tekstura. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie zastopować, pobrać sobie ten zrzucik i jak najbardziej kontynuować. Moi kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat gry, na którą wiele osób chyba czeka i nie do końca zdają sobie sprawę, na co czekają. Mam na myśli The Day Before. Rozmawialiśmy na ten temat trochę w jednej z poprzednich serii, a mianowicie serii z Hogwarts Legacy. Ja tam mówiłem o tym, że to jest plagiat i tak dalej. Dalej to podtrzymuję, bo tam bardzo wiele ściem się pojawiło. Ale to, co chciałem wam jeszcze ciekawego powiedzieć, to po pierwsze, samo logo The Day Before jest łudząco podobne do logo The Last of Us. A druga ciekawostka to... A druga ciekawostka to to, moi kochani, że nawet celownik, który pojawiał się podczas gameplayu takiego chyba tam... chyba pierwszego takiego teaseru, trailero gameplayu, był identyczny jak w The Last of Us, także to takie ciekawostki. Trafiłem również... Schowaj się, szybko, szybko. Jest ich więcej. Dobra. Chyba nas nie widzieli. Trafiłem również na film, który... Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Dobra, nie zatrzymujmy się. Nie zatrzymujmy się, ja tu jeszcze się rozejrzę, bo może coś będzie do pozbierania, a tymczasem kontynuujemy gadkę. Trafiłem na film, który wyjaśnia bardzo wiele w sprawie The Day Before i niestety ta gra w dalszym ciągu, śmierć za wolność, ta gra w dalszym ciągu wydaje mi się bardzo... Ale chuda ta dziewczyna. Bardzo mocno naciągane, porozmawiajmy. Myślałam, że nie narzekaliście na brak jedzenia. Nie, ale niektórzy nie jedli z wyboru. Czemu do cholery nie? Żeby dobrze wyglądać. Głupota. No tutaj się Eli z tobą zgodzę. Tu się z tobą Eli zgadzam. Więc ja wam, jak nie zapomnę, to wam podlinkuję ten film, bo wydaje mi się, że jest dość istotny, bardzo sympatyczny prowadzący, dość ładnie i przyjemnie przeprowadził nas przez mnie przynajmniej, przez wszystkie kolejne tutaj jakby opcje, które w The Day Before się pojawiły, bo tam jest nawiązanie niejako sam chamski plagiat z samymi kadrami do Black Ops 2 chyba, także dość mocno porozmawialiśmy sobie na ten temat w jednym z odcinków Hogwarts Legacy, chyba z tych pierwszych. Niemniej jednak... Nie przeskoczę. Jak pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę. Tylko ciekawe, jak mam ci pomóc. W jednym z pierwszych filmów z D-Day, z Hogwartu. Napis zero nadziei na znaku drogowym wskazującym drogę do władz portu, posterunku policji i budynku federalnego. Tak jest, no hope. Ja muszę się rozejrzeć za czymś istotnym. Czy ja mogę... Zobacz, tutaj... znowu jedna z tych palet. Może jej użyjemy? Kurwa, gdzie ty widzisz paletę? Tu? A, tutaj. Jakim cudem ty żeś to... Absolutnie mnie tu nie ma. Jakim cudem ona to dostrzegła? Co jest, idiota? Holy shit! Dokonałem bardzo sympatycznej zmiany, jeżeli chodzi o performance tej gry, mianowicie
poprzednim odcinku rozmawialiśmy trochę na temat tego, że ja również nagrywam ten... te gameplaye w pionie, żebym mógł później ewentualnie zrobić sobie z tego jakąś rolkę czy coś. Pójdziemy przez hotel. No właśnie. OBS ma problem postaci... Dobra, Joel, czy ty możesz... Spokojnie. Spokojnie, asekuruję cię. Żeby było, żebyś to... O, tu. Szkoda, że nie mogę wejść. Ustaw deskę tak jak tamci dwaj. Mogę zanurkować? Co mi to da? Jest tutaj coś fajnego? No, nic fajnego. Dobra. Teraz możesz wejść na górę. O kurwa, się wystraszyłem. Mogę tutaj zanurkować? Jest tu coś fajnego? Mogę sobie tędy wypłynąć. Okej, to było interesujące, bo tędy mogę wejść. Ale to nie jest koniec eksploracji, moi kochani. Coś, co tygryski lubią najbardziej. Coś, co ja uwielbiam. I cieszę się, że trochę The Last of Us daje mi taką możliwość, ale z drugiej strony... kurczak. Ludzie znający poczucie humoru takie czarniejsze to chyba załapali. Możliwość eksploracji to jest coś, co uwielbiam w grach, ale z drugiej strony wiem, że was to trochę wkurwia, że ja se łażę tutaj, sprawdzam, eksploruję. Bo na dobrą sprawę mógłbym robić milion innych rzeczy, a nie robię tego. Dlaczego? A no dlatego, bo... dlatego, bo kurwa eksploruję i zamiast pchać fabułę do przodu, to se kurwa gadam głupoty i nic z tego kurwa fajnego nie wynika, bo... No, bo... no... Rozumiecie. It goes down. Dzisiaj nastąpi koniec. Zdobędziemy posterunek wschodni. Ukryłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X-em. A ja muszę, kurwa, wyłączyć... telefon, bo mnie tak kurwia, że jest nieporozumienie. Pomijam w ogóle fakt... O, mogę sobie tutaj zeskoczyć. O! Ale to cuchnie. O, siemanko. Ta, drewno przegniło. Dobra kawa od roku 70. Tak. Często. 70. I co zamawiałeś? Tylko kawę. Tylko kawę. Oj kurde, muszę wam powiedzieć, że w takich czasach, w takiej sytuacji to chyba nie odważyłbym się w takim miejscu kawy się napić, ale również królestwo za kawę bym oddał. Co jeszcze tu jest ciekawego? Pomijam fakt, że w ogóle kawusia w moim serduszku cały czas, że wasze zdrowie, a zobaczę, czy mogę, nie mogę zrobić. Przecież zebrałem szmatę, o co tu chodzi. Chciałem sobie zrobić koktajl albo coś, ale... Widocznie nie dane mi jest. Także... Smacznej kawusi mogę wam życzyć. Sobie mogę również życzyć smacznej kawusi. No i dobrze, słuchajcie, nie przeciągamy, bo już, kurde, patrzcie, 10 minut minęło, a ja tu nic ciekawego nie zrobiłem. Mogę sobie przejść na drugą stronę? Nie mogę, bez sensu. Przejdźmy do hotelu. Na razie widzieliśmy tylko dwóch łowców. Myślisz, że ci łowcy sobie poszli? No, zaraz myślę, się że nie. Okaże. Bo moim zdaniem sobie nie poszli. I mało tego, zaraz będzie... Ale to jest pięknie. Zaraz będziemy chyba świadkami kolejnych... Jakiś awanturniksów. Na razie zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Bo muszę wam powiedzieć, wow, że... Wow, jaki wypas. Jest naprawdę śliczny. Nocowałeś kiedyś w podobnym miejscu? Zanim to się wszystko zawaliło? Nie, nie byłoby mnie stać. Na pewno to było miło. Z pewnością. I miło, i... I ładnie. Chociaż teraz mam wrażenie, że trochę więcej klimatu. Jest safe, moi kochani. Będziemy szukali kodu. Mam nadzieję, że się uda. Ja oczywiście, jeżeli tylko zajmie to zbyt wiele czasu, to... No pewnie, że tam wejdziemy. To oczywiście potnę ten materiał, bo ostatnimi czasy uznałem, że surowy gameplay nie jest tym, co chcielibyście oglądać. Więc ja oczywiście się do tego dostosuję. Rzeczy, które są mało istotne, jak na przykład łażenie tutaj wszędzie, gdzie tylko się da.
I szukanie tego chociażby kodu jest głupotą, ale mam nadzieję, że prędzej czy później znajdziemy tutaj coś. To jest oczywiście przejście na górę. Tędy. Tutaj są proszki. I chyba mogę sobie zrobić kawusie. Napiłbym się kawy. Powiem wam, że ja jestem urodzony Joel, tylko nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Mimo wszystko mam wrażenie, że całkiem dobrze bym sobie radził. Jeżeli mówimy o rzucaniu żartami. Nie tak, Joel, ale tak. Bo wiem, że mogę ją podnieść, ale mogę również tutaj zajrzeć. Czy jest tutaj coś interesującego? No kurwa, nie za bardzo. A szkoda, bo liczyłem trochę na ten kod. Kurwa, jak mokro. Jest jedno z takiego wrażenia, którego nienawidzę. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam się zdarzyło nadepnąć czystą, świeżo założoną skarpetkę na... Nie wiem, chociażby coś mokrego. Jak na przykład, nie wiem, może tutaj coś jest. Zajebiście, Joel. Na przykład na jakąś, nie wiem, wodę czy coś. To jest najgorsze uczucie, jakie towarzyszy chyba każdemu człowiekowi. Bo nawet nie będę tego chyba. Doskonale wiecie, o co chodzi, nie? A tutaj rzeczy, komponenty. W sumie przydatna rzecz. Ale przejdźmy dalej. Ja bardzo, bardzo bym chciał otworzyć ten safe, bo po tym, jak napisaliście mi, że hej, w sumie to fajnie by było, żebyś pootwierał różnego rodzaju, wiesz, drzwi i tak dalej, żeby, no wiesz, no, potrzebujesz komponentów, części, rzeczy. Właź na górę. To już dobrze by było, nie? Żeby na przykład... byś uzupełnił sobie, żebyś nie pomijał. To wziąłbym sobie to również bardzo mocno do serca i chciałbym... Tu będzie kod, prawda? Chciałbym, wiecie, nadrobić chociaż tym. Oczywiście, że jest. Do wszystkich pracowników. Kombinacja do sejfu, w którym trzymane są drogocenne rzeczy gości, została zmieniona. Nowa kombinacja to 22 10 56. 22 10 56. Ja od razu... mogę tędy przeskoczyć? Nie. 22 10 56. Idę to od razu szybko wklepać i... wracamy. I cyk, otwarte. I mamy tutaj naprawdę dużo interesujących rzeczy. Nie chciałbym tego pominąć. Rozdział 12b. Zwiększona trwałość ostrzy. Wytrzymałość. Zwiększona trwałość ostrzy może być ważna w przypadku braku zamiennika. Okej. Może być. Większa wytrzymałość ostrza. Ja oczywiście pozbieram tutaj wszystkie pozostałe rzeczy. I odniosę się jeszcze do tej mokrej skarpetki. Nienawidzę mieć mokrych ciuchów na sobie. Zresztą nie wiem, kto lubi. Niemniej jednak w takiej sytuacji to nic fajnego. Jeszcze mogę, o mój Boże, jeszcze mogę nawiązać do mojego bólu pleców, gdzie dobrze by było. O kurwa. Wiecie, w sytuacji jakiegoś kosmicznego zagrożenia na przykład. Jest taka krótkofalówka? Mikrofalówka. Dlaczego choinka nie jest głodna? No. No nie! Dlaczego choinka nie jest głodna? Kurwa, no i się nie dowiem. Bo poszedłem dalej. W sytuacji jakiegokolwiek takiego śmiertelnego zagrożenia, jakikolwiek ból pleców, organizm pompuje tyle adrenaliny, że w momencie na przykład pożaru myślę, że byłbym w stanie się wydostać z płonącego budynku pomimo kurewskiego bólu pleców. Tak samo jak i tutaj powiedzmy Joel w takich sytuacjach może sobie powiedzmy odpuścić, wiecie, mokre ciuchy. Minęło 15 minut prawie odcinka, a ja kurwa nic nie zrobiłem. Gadam sobie z wami i nie pcham fabuły do przodu. Niedobrze, prawda? Dobrze by było ruszyć temat dalej. A ja nic innego nie robię, tylko sobie łażę i... wiecie... i pieprzę głupoty. Także popchnijmy trochę temat fabuły do przodu. Schowaj się, schowaj! Czekaj. Ile to już będzie? Ach, 5 osób w tym tygodniu, ale nie narzekam. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro.
Po co? Nie widziałem tu klikacza od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Złe stary. Jakoś się dogadamy, okej? Pam, param, pam, pam, pam. Eli, nie pomagasz mi, bo muszę schować ciało. Jak mamy czas, to wolę cicho zabijać. Mam wrażenie, że ostrza też mają swoją wytrzymałość teraz. I to nawet dość mocną. Nie, może za godzinę. Możemy coś zjeść przed powrotem do obozu. Dobra, tu jest jeden. Mam więcej suszonego wodu, jeśli chcesz. Szybko szybko się rozejrzymy. Mamy, no come on. Nie, nikt tu nie idzie. Mogę wstać. Joel! Wstawaj. Potrzebujesz tych rzeczy, zaufaj mi. Dobra, ale ja przestałem ich słyszeć. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, bo nawet nie wiem, gdzie oni mogą się schować, a... Nie chciałbym, wiecie, wyleźć na jakiegoś z nich, bo to nigdy nie wróży nic dobrego. Stary, wyluzuj. Sprawdzimy to ostrze, może co? Okej. Okay. Jednak się zniszczyło. Niedobrze, ale widzę, że tutaj mam chyba właśnie trzy jakby użycia tego ostrza, więc postaram się... Może to było na wykończeniu po prostu, okej? Okay? Rozejrzyjmy się dalej, może tutaj będzie coś ciekawego tymczasem. Mam nadzieję, że... Oczywiście, że są szmaty, nie szmaty, różnego rodzaju rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić ten szturm, o ile można go nazwać szturmem, wystarczająco sprawnie, bez żadnych komplikacji, chociaż dalej nie wiem, co sprawiło, że miałem taki duży problem... Coś jest chyba? Taki duży problem w poprzednim odcinku z kontrolą Joela, że on sobie poszedł, robił co chce, w ogóle to było takie mega dziwne. Okej, okay, tu jest pan, to się go pozbędziemy ostrzem. Zabierzemy amunicję, to się zajebiście przyda. Niestety nie mam... O, tu jest cegła, elegancko! Bardzo sympatyczny to jest zabieg, że tutaj jak są te takie fedrowskie zamknięcia, to tędy na pewno nie przejdziemy. I to jest akurat spoko. Bardzo podobny ruch był przeprowadzony w Dishonor, chyba, do ile dobrze kojarzę. W jedynce i w dwójce w sumie. W drugiej części Dishonor też były takie zamknięte drzwi na stałe. Ale ma broń. Wiem, Eli, cicho. Wiem, że on ma karabin, a ja mam cegłę i możecie mi zaufać, że wygram ten pojedynek. Ale żeś się schowała, Eli? Jakim cudem? Ty żeś jej nie zauważył, ziomeczku. Tak właśnie, sztuczna inteligencja robi nas wszystkich w chuja. Nie wierzę w to, co właśnie zobaczyłem. Nie wierzę w to. No ale nic. Warto było się zakraść, żeby to zobaczyć, słuchajcie. Na razie skutecznie, bardzo skutecznie zbieram amunicję, zbieram cały staw, który jest tu tylko możliwy do pozbierania. Przede wszystkim amunicję, bo bardzo zależy mi na tym, żeby nie marnować jej na pierdoły staną. Ale nie przeskoczymy tego. Niestety, przykro mi. Tak wygląda życie, a właściwie śmierć. Nie wiem, czego tu szukałeś, ale raczej nie znalazłeś tego, co chciałeś. A ja gwarantuję ci, że więcej nie znajdziesz. I na przykład jak się wychylę tutaj, to coś ciekawego będzie, nie będzie.
Dobrze, mogę się również nasłuchać i zobaczymy, co tutaj będzie. Stairs. Nie podoba mi się znowu otwarty korytarz. Aha, dobra, tam jest pan. Też ma broń. Ej, musiałem to... Co ty? Nie rób nic głupiego, co? Musiałem to zrobić, kurde! Nie ukrywam, że trochę się zestresowałem. Ale zauważyłem, że daje mi dodatkową jeszcze chwilę ten tryb nasłuchiwania, on trochę zwalnia czas, więc powiedzmy, że na trybie nasłuchiwania gościa złapałem, rzuciłem w niego puchą, nie puchą, cegłą, tylko po to, żeby przez przypadek mnie nie zastrzelił, a było naprawdę blisko, bo już mierzył we mnie bronią. Czy ja słyszałem dźwięk odciąganego zamka od pistoletu? Mam powiedzieć, że jestem całkiem dumny ze zwiedzania, w jakim stylu mi to wychodzi, bo się ładnie podniosło. Bo naprawdę idzie mi... Straszne. Sprawnie. Wybrali łatwiejsze rozwiązanie, he? Nie do końca. Wiele osób wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zabić łowcom czy zarażonym. Wierz mi, to nie takie proste. Żeby odebrać sobie życie, też trzeba mieć zajebiście dużo odwagi. Ciekawe, czy jak wejdę na wagę, to się... A, nie wejdę. Myślałem, że wejdę i zmieni się... Wiecie, zmieni się numerek. Pokaże mi się, że faktycznie Joel waży. Gdzie on jest? Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Znalazłem. Mam cię. Korytarz! Fuck! Eli, spadaj stamtąd. Dobra. Otwarty konflikt! Chyba. Szkoda, że nie mam zbyt wielu, wiecie, dróg. No. Załatwię to! Dziękuję, Eli. Uratowałaś mi trochę dupę. Nie ukrywam. Dobra, czy ty dalej tutaj będziesz do mnie... O kurwa, nie trafiłem. Nie wierzę w to. Bardzo brutalne ścierwo. No, pokaż, że się. Ene duelike faka. Mózg na ścianie. Zajebiście satysfakcjonujące jest strzelanie w tej grze. Dobra, jeszcze ktoś? Jeszcze kogoś chyba słyszałem, ale nie jestem pewien. Zwiedzanie tego hotelu wcale nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, jakie chciałbym teraz robić, ale również, jak widzicie... Hej, wygląda na to, że w windzie jest drabina. Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Ale co nam da drabina? A może tamtędy? Ale jak widzicie, nie ma innego wyjścia. Trzeba pchać fabułę. Szybki łyk kaluszy. I ciśniemy dalej. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. No, nieźle, ale mam wrażenie, że będzie trzęsło. Na wszelki wypadek. I mam wrażenie, że ta winda zaraz pojedzie sobie w pizdu. Musiał ją podsadzić. No dobrze. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Mam wrażenie, że to się zaraz nie skończy dobrze.
Wszystko okej? Nie! Ale mnie kurwa wystraszyłeś! Bez gówna, mała. Nie! Zostań tam! Narobiliśmy trochę hałasu, więc mam... Mam wrażenie, że zaraz coś mnie tutaj złapie. Dlatego strzelba będzie... Dokąd teraz? ...najlepszym rozwiązaniem, tak myślę. Bomby, granaty, inne gówno na pewno się przyda, ponieważ jestem w miejscu, gdzie na bank jest jakieś leże, jakiś skurwysynów. Tu jaka dziura w lesie. Sprawdzę te drzwi. Które te drzwi, Joel? Są tu jeszcze jakieś drzwi? Bardzo nie chciałbym się wpakować w... Te drzwi chcesz sprawdzić? Jak chcesz je sprawdzić? No wygłupiaj się. Jak nie wiesz, jak coś działa, to nurkuj. Jak nie możesz znaleźć wyjścia. Chyba się udało. Chyba obszedłem bramę. Zdecydowanie tak. Cholera, zamknij. Ale dalej, moi kochani, pójdziemy już w następnym odcinku. Nie będę przedłużał i tak. Pół godzinki, myślę, w zupełności wystarczy. Byłoby dużo, dużo dłużej, gdybym nie powycinał akcji w hotelu, więc... Mam nadzieję, że takie odcinki wam wystarczą. O cholera! Dziękuję bardzo. I bez upiora. No właśnie. Nic mi nie jest! Wszystko okej? Okay?